wyższy od swojego rywala jest Paweł Świeczkowski. Wyższym zawodnikiem jest natomiast Mateusz Kowalski. Bardziej doświadczony, jeśli chodzi o K1 w małych rękawicach, jest Paweł Świeczkowski, który ma na koncie 6 walk. Ale to będzie trudna sztuka, ściąć z nóg Mateusza Kowalskiego. Dobrze odpowiada wysokim kopnięciem Mateusz Kowalski. A w tych małych rękawicach siła ciosu Kowalskiego będzie jeszcze większa i jeszcze bardziej odczuwalna dla rywali. Nie trafił teraz Świeczkowski. Musi mieć się na baczności również w tym pojedynku Mateusz Kowalski. Dobre kolano latające. I trafia jeszcze high kickiem teraz na zakończenie Mateusz Kowalski. Ale jeszcze jakby nic sobie zawodnicy nie robili z tego. Unoszą ręce obaj w geście. Tak naprawdę co mi zrobisz? Trafia prawym. Trafia lewym, trafia high kickiem. Kolejny raz trafia high kickiem. Kręci tylko głową. Nie, nie, nie. Absolutnie żadna krzywda. Nie dzieje mi się po twoich ciosach, Paweł Świeczkowski. Trafił teraz. Ależ czysto umieścił ten lewy prosty. Taki bity na dół. Mateusz Kowalski trafiając prosto w obniżonego na nogach Pawła Świeczkowskiego. Ale wstał Piotr Świeczkowski. I sędzia Szymon Bońkowski wznawia tą walkę. Trafił teraz Paweł Świeczkowski. No zrobiła nam się tutaj niesamowicie piekielna bójka w tej klatce. Wypadła przed chwilą szczęka Mateusza Kowalskiego. Tu oczywiście liczenia nie będzie, bo to było obalenie, które w K1 jest nielegalne. Czeka z kontrolną ręką Mateusz Kowalski na kolejny ruch Świeczkowskiego, okopując mu jeszcze nogę wykroczną. Trafia znów high kickiem, na szczęście dla Świeczkowskiego przez rękę, ale rozpuszcza po raz kolejny ręce Mateusz Kowalski. Teraz takie pchane kopnięcie na korpus w wykonaniu Świeczkowskiego. Ale ruszył do ataku od razu Kowalski, upada teraz Piotr Świeczkowski, po raz kolejny będzie liczony. Trzy. Jak widzimy, zakrwawiona też prawa noga, cały czas obficie soczy się z tej pękniętej skóry na piszczelu Pawła Świeczkowskiego. Gotowy kontynuować walkę. Pojawiła się też jakaś krew pod nosem Świeczkowskiego, więc jest już mocno naruszony. Ruszył do ataku zaraz po podniesieniu, ale cały czas metodycznie okopuje tą nogę Kowalski. No i świetnie teraz atakuje, spycha na siatkę i po raz kolejny upada Świeczkowski. Będzie trzecie liczenie. I to prawdopodobnie będzie koniec tego pojedynku. Mam takie nieodparte wrażenie. Chociaż wstaje Świeczkowski. 8, 9, 10. Tak jest. Po raz trzeci liczony w tej rundzie. Mateusz Kowalski zwycięzcą tego starcia.